No kochani, 7:40, kotki zjadły. Dałem 4 saszetki, no to gdzieś tak 3,5 zjadły. Resztę zostało, nakryłem, żeby nie wietrzało się. No i co? Rozrabiają, jak zwykle. I gdzie? No, tam gdzie rękaw jest. O, jeden rękaw, drugi rękaw. Domek. Biegają, latają. No. Po 8 będę po śniadaniu, to zakropię oczka. Zakropię oczka Zyziowi i... I Maj. O, Maja jest tutaj. Aż. Aż. Skakanie, że hej. Kochani, dzisiaj zauważyłem, że na Allegro pojawiły się te wieże dla kotów i w bardzo, ale to w bardzo atrakcyjnych cenach. No, mega okazja. No, kochani, no. Wieża taka pięciopoziomowa, tam za 2,70 m chyba, czy coś, za 260 zł. Teraz taka mniejsza za 119 zł. No to jest okazja niesamowita, tylko brać póki to jeszcze jest, bo to chyba się ukazało na początek, żeby ludzi zachęcić, to dali takie ceny, kurcze, że tylko brać, a później to pójdzie to w górę, to będą po to, co 100 coś, to będzie 200-300, a to, co tam za 260, to będzie za 450-570 zł. Przecież takie ceny właśnie były przedtem tych rzeczy. Czy nawet na AliExpressie też te większe, lepsze w takich cenach. Także no, brać z Allegro, póki jest. Namawiam. Postawić to ktoś na koty w mieszkaniu, w pokoju. Oj, to koty będą miały radochę. Nie będą się nudziły, nie będą wam drapały mebli, nie będą wspinać się po szafach, Bóg wie gdzie co, tylko po tym właśnie wieży. To będzie dla nich atrakcja. Kot będzie szczęśliwy. No, ja tam zamówiłem już taką jedną wieżę na AliExpress przez oddział we Francji, no czekam, kiedy to przyjdzie. No to kurczę, chyba miesiąc będę czekał może. A tutaj na Allegro to jest sprawa 3-5 dni. Już jest. No kicie się najadły. No i się bawię. No, muszę tu trochę przeżelić, bo tego tutaj sporo jest, że jedno na drugie wchodzi. O. Dobra. No, ten domek z Zoo Plus ma powodzenie, lubią kotki to. No, to położę tutaj. Niech tu się ganiają. I zauważcie, że kotki cały czas praktycznie bawią się w tych rurach albo w tych domkach tutaj, tych szeleszczących. To jest atrakcja zakamarków, tyle tu wleci, tam wyleci, tu się pokręci, tam przez ścianę podrapie jeden drugiego. No też no widać, widzicie jak leży i tam ten w środku, ten na zewnątrz i dawaj się tam drapią. A, ktoś tam zapiukał. Wchodzi na tą rurę. O, maleństwo. Dzisiaj zadzwonię do pana doktora.
Romańczukiewicza, tam pogadamy, umówimy się. I to jest 31. Pan Zygmunt przychodzi z urlopu pierwszego, czyli we wtorek. Czyli jakby pan Zygmunt we wtorek, to już mógłbym od wtorku z panem Zygmuntem jeździć do pana Romańczukiewicza. No i też pan Romańczukiewicz, jak wczoraj żeśmy rozmawiali, to on mówi, że on też przyjeżdża na wizyty domowe. Tylko żeśmy się źle zrozumieli, bo jak ja kiedyś do niego dzwoniłem, żeby przyjechał, on mówi, że on nie przyjeżdża. Nie przyjedzie, nie. No ja to po prostu zrozumiałem, że on po prostu nie przyjeżdża w ogóle, tylko na miejscu. I sobie dałem z nim spokój, nie wołałem, nie dzwoniłem już więcej do niego, zwłaszcza, że na urlop pojechał. No teraz też 6 na urlop jedzie. Także też muszę się spieszyć ze sterylizacją albineczki, żeby do 6 ją wysterylizować. Bo później pana doktora nie będzie. Do końca miesiąca może. Pojedzie gdzieś tam na Bahamy, Baleuty, czy Bóg wie gdzie. Czy w Bieszczady. Tak jak zdaje się, że w zeszłym roku. Aleuty. Co ja mówię, Baleuty? Aleuty zdaje się są. Także po tej rozmowie pierwszej z panem Romańczukiewiczem to odniosłem wrażenie, tak zrozumiałem, że takie małe rzeczy jak koty, to proszę do mnie przyjechać. A pan doktor, że tylko wizyty domowe to w przypadku na przykład krowy, konia, nie, no bo do gabinetu mu się tam nie przyprowadzi. No nie wiem, może pan doktor zmienił zdanie, może ja się przesłyszałem. Mniejsze z tym. W każdym bądź razie jest lepiej, bardziej optymistycznie, niż początkowo myślałem. No ale nadal samemu mi nie wolno. Dyrekcja nie wyraża zgody, żebym ja skuterem sobie jeździł do weterynarza. Mieszkańcy upośledzeni ze szkołą podstawową mogą codziennie do pracy chodzić w GS-ie. I tam nie ma obawy, że oni coś przyniosą, przytargają. Natomiast jeżeli ja sporadycznie bym raz na jakiś czas pojechał do weterynarza, to już mogę przywieźć wirusa. Tak samo nie pozwala mi się jechać, żeby z impostu, ze skrzynki pobrać paczkę od czasu do czasu. No bo jak to pan dyrektor powiedział, no to pójdzie pan do sklepu, zacznie pan chodzić po sklepie tego. No mój panie dyrektorze, co pan? No tak traktuje pan dyrektor. Mieszkańca. Po studiach. Już nie chcę się chwalić, bo się nie ma co. Jeszcze w DPS-ie. To jest jakby obciążenie dodatkowe. No bo personel uważa, o, co tego, to my mu tu pokażemy. I się popisują, wyzywają się czasami na mnie, żeby pokazać, a to my mu pokażemy, taki mądry. No. Ponarzekałem sobie trochę. O! Dzień dobry, to nie przypadek, znowu pan Władek. Nie, nie. Przyniósł wiaderko. Ale latają, rozrabiają tutaj. Panie Władku. Kotłują się. O. A ta mała tutaj, zobacz. Maleństwo. Tu, z rury. Weszła tu rurą, tam wyszła i tak będzie chodzić. No.
No dobra, będziemy iść na śniadanie.